Halo, halo, witam wszystkich. Jak widzicie, pogoda idealna na rozpoczęcie pracy w ogrodzie. Mamy cały tunel do przygotowania, także nie mamy na co czekać. Sporo pracy przed nami. Na pierwszy rzut będziemy musieli przygotować ziemię pod wysiew pierwszych nowalijek, rzodkiewki, sałaty, szpinak. Zrobimy to w taki sposób, że będziemy mogli bardzo łatwo w to wsadzić pomidory. Proces będzie dosyć prosty, no, taka typowa lasagna, czyli kartony, kompost, obornik i troszeczkę jakichś tam moich wymysłów, poeksperymentujemy trochę. No, ten filmik w zasadzie będzie tylko o tym, także miłego oglądania. No nic, zostało mi jeszcze tyle kartonów. Dobra, w końcu odstajało, zima troszeczkę puściła, jesteśmy w stanie zacząć tutaj pracę w tunelu. Jak widzicie za mną i przede mną, no, mamy kłopot z perzem, trudno, poradzimy sobie, kartony myślę dadzą sobie z tym spokojnie radę. Niektórzy też twierdzą, że na przykład marchew najlepiej w perzu rośnie, no jest dużo jakichś doniesień czy tam artykułów odnośnie tego, że perz akumuluje bardzo dobrze niektóre składniki pokarmowe, także myślę, że może to nawet być jakiś tam nasz benefit z wykorzystaniem tego. Nie przekopujemy nic, działamy głęboszem ręcznym, przed nami do zrobienia cały tunel, ale po no nie wiem, tam po pewnie miesiącu czy prawie dwóch miesiącach siedzenia przed komputerem, no w zasadzie czuję się jakiś dzik, diabeł tasmański, także energii jest pełno, nie będzie dla nas jakiś tam większy problem. Okej, okay, a więc po głęboszowaniu wykorzystujemy sobie piękne sianko jako materiał mulczujący. No w zasadzie spełnia to siano spełnia no wieloraką rolę, bo gdzieś tam można przeczytać, są takie doniesienia, że tona siana potrafi zawierać tam do 30 kg azotu w czystym składniku, tak? No nie interesuje nas to za bardzo. Tak naprawdę no, oczywiście zawiera również tam potas, mikroelementy, fosfor, no bardzo szeroką gamę różnych makro i mikroelementów, ale nie interesuje nas to aż tak bardzo, chociaż jest to oczywiście plus. Głównym zadaniem jest po prostu mulczowanie
ograniczenie dostępu światła, tak. No i siano, taka ilość siana starczy jednej sztuce bydła na kilka tygodni, tak. Pomyślmy sobie, ile fauny glebowej jesteśmy w stanie w tym wykarmić. Wysiew jakikolwiek w tym tunelu zaczniemy dopiero za 2 miesiące, tak? A główny plon, czyli pomidory i papryki, pojawią się tutaj dopiero no, za 3-4 miesiące. Także ta materia będzie to no, wspaniała bomba żywieniowa dla wszystkich mikroorganizmów, które znajdują się w glebie. No bo co, trzeba pamiętać, że jako ogrodnicy zajmujemy się głównie glebą. Roślina jest to produkt uboczny, można powiedzieć, a naszym głównym celem, naszym głównym zadaniem jest doprowadzenie do jak największej bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, które będą po prostu rozkwitać, tak, żyć i nie walczyć o przetrwanie. Wykorzystanie siana w ogrodzie to może być też bardzo niebezpieczne, tak? No, praktycznie trzeba używać materiału typowo ekologicznego i mieć pewność, że rzeczywiście nie został on opryskiwany. Herbicydy takie jak aminopropylit czy tam chlopyralit potrafią utrzymywać się w takim sianie bardzo, bardzo długo i nawet jeżeli wykorzystujemy oborniki, czy to koński, czy bydlęcy, te substancje zostają w glebie i te substancje zostają w tym materiale. Później będziemy się dziwić, czemu to tak wszystko słabo rośnie, czemu to żółknie, a no prawda niestety jest taka smutna, że no, te pozostałości potrafią funkcjonować w tym materiale bardzo wiele lat.